Siema. Wiedźmin 3 to jedna z najmroczniejszych gier, jakie istnieją, chociaż oprawa graficzna w żadnym stopniu tego nie sugeruje. Gra ta pokazuje nam często bardzo smutne i mroczne historie. I często sami możemy się do powstania tych historii przyczynić, wybijając połowę wioski czy podejmując po prostu złe decyzje. Ale prawda jest taka, że nawet w takim świecie znajdzie się chwila na to, by się pośmiać. A może właśnie szczególnie w takim świecie jest to potrzebne. I dzisiaj właśnie na uśmiechu i zabawie się skupimy, bo przygotowałem dla was 3 najśmieszniejsze misje z gry Wiedźmin 3. A zaczniemy sobie od absolutnego klasyka, od misji Klient ma zawsze rację. Ale jeszcze przed tym, szybkie przypomnienie o tym, że mamy wiedźmińskiego Discorda, link w opisie, warto tam zajrzeć i że możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi. Misja Klient ma zawsze rację aktywuje nam się z wykrzyknika na mapie i jest to misja poboczna. Co za spotkanie! Dobrze, że jesteś. W trakcie przechadzania się po Bukler możemy natknąć się na takiego jegomościa. Ten przekazuje nam, że kiedyś wykonywaliśmy dla niego zlecenie, ale ten wówczas nie miał pieniędzy na to, by się z nami rozliczyć. Poprzysiągł jednak na czaple. A w tu są jak przysięgasz na czaple, to nie ma żartów. Że w końcu nam zapłaci, ale gdy zgromadził pieniądze, Geralta w krainie już nie było. Postanowił on jednak założyć dla niego lokatę i wystarczy, że udamy się do banku po odbiór naszych własnych pieniędzy. Brzmi beztrosko, jednak wkrótce ma się okazać, że wcale takie beztroskie nie jest. Misja ta posiada wiele opcji dialogowych, jednak żeby ten odcinek nie trwał godzinę, nie będę wam ich wszystkich pokazywał. Każdą z dzisiejszych misji przeszedłem 2 razy i będę wybierać, jak dla mnie przynajmniej, te najśmieszniejsze. Zawsze. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. Szuka A38. A to dobre. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Co ma znaczyć nie tutaj? Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A38. Się szanowny tak nie denerwuje, bo mu żyłka pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument? Może na piętrze w ewidencji? Albo na dole w archiwum? Musi szanowny pytać. Będę pytał. Co ciekawe, po rozmowie tej możemy jeszcze kliknąć na pracowniczkę banku i będziemy mieli dodatkową opcję dialogową. Z tym zaświadczeniem A38 trochę zależy mi na czasie. Może dałoby się to przyspieszyć. Oho, szanowny myśli, że go zasady nie obowiązują i da się po znajomości? Nic z tego. Na tym etapie mamy 2 miejsca do wyboru, w które możemy się udać. Gra podstawowo w tym momencie zaznacza nam bezpośrednie miejsce na górze, do którego faktycznie mamy się udać. Jednak co ciekawe, możemy teraz udać się też na dół. Później już takiej opcji nie będziemy mieli, a myślę, że mało osób akurat teraz zmieniło podpunkt zadania, więc możliwe, że nigdy nie widzieliście tych dialogów. Czego chcę? Tu się pracuje, nie widzi? Potrzebne mi zaświadczenie A38. Mogę prosić o wydanie takiego? No patrz pan, akurat wyszły. Zaraz, naprawdę? Gdzie tam tak naprawdę, to nigdy nic takiego nie miałem. Tu jest archiwum, mówiłem przecie. A gdybym tak zdecydował się na małą darowiznę? Na rzecz pracownika banku oczywiście. Łapówka? Panie, co pan? Ja naprawdę nic nie mogę, tu jest archiwum. To już wszystko. Tak, zawsze tak mówią.
Jak będziesz pan na górze, to im powiedz, żeby mi nie przysyłali każdego z byle głupotą. Tu się pracuje. Zaraza z tą biurokracją. Po całej tej rozmowie udajemy się faktycznie tam, gdzie mamy, czyli do ewidencji. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, pan tu nie stał! Gdzie? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202? Co to znowu za bzdury? Szanowny panie, nie bzdury, a formalności. Zaświadczenia A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Daniele, gdzie się wpycha? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nigdzie się nie wepchnąłem. Stałem tu od początku. Tak. Dziś już 3 takich było. Każdy tak mówi. Nie będę tego tolerował. Zaraz cię nauczę kultury. Spróbuj tylko. Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Walki ze wściekłym klientem pominąć nie możemy, ale to, czy dostaniemy w pierdziel czy nie, właściwie w żaden sposób nie wpływa na naszą rozgrywkę. Ja zanim w ogóle zorientowałem się, co się stało, to leżałem na ziemi i odklepywałem. A następnym razem niech pilnuje swojego miejsca! Jeszcze się nam czkawką odbije ta wizyta Wiedźmina. Kto ma rację. Po walce musimy wrócić do stanowiska numer 1, po formularz 202. No nie, gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum. To może być trop. Wszystko w porządku? Tak, mogę jakoś... I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić bufiaste? W okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. W trakcie czekania spotykamy miłego dżentelmena, który nie tylko zaproponuje nam partyjkę gwinta. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Ale również podpowie nam trochę, jak powinniśmy działać. I że zdecydowanie dla pracownic powinniśmy być przede wszystkim mili. Wracamy zatem do okna pierwszego i spróbujemy sposobem. Pewnie większość z nas udała się teraz po perfumy czy kwiaty. Jednak ja postanowiłem załatwić to po prostu słowami. Geralt to taki przystojniak, że żadne tutaj czekoladki nie są potrzebne. Starszy spojrzenie tego ogiera. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić?
Zanim pójdę, muszę się do czegoś przyznać. Ja tu przychodzę specjalnie. Specjalnie? Tak, żeby choć chwilę z panią porozmawiać. Przyjdę jeszcze raz, może dwa. I w końcu może się pani do mnie uśmiechnie. Nie wyobraża sobie pani, jak bardzo na to czekam. Szanowny to jest Czaruś? Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. W końcu urzędniczka udaje się do Cianfanelliego, a ten tłumaczy nam, że pieniądze mamy na dole w banku. Okazuje się, że jednak tam nie ma pieniędzy. A ten zarzeka się, że wszystko niedługo odda. Stopimy wtedy przed wyborem... Nie, czekaj. Co ja napisałem w tym scenariuszu za głupoty? Stoimy wtedy przed wyborem albo go zaatakować, albo nie. W tym i w tym przypadku dostaniemy pieniądze z powrotem. Jednak po zaatakowaniu go, nieważne czy wygramy czy nie, dostaniemy już zakaz wchodzenia do banku. I za każdym razem, kiedy spróbujemy to zrobić, gra będzie nas stamtąd po prostu wyrzucać. Ciekawa scena wydarzy się jednak, kiedy go zaatakujemy i zostaniemy sklepani. Będziemy świadkami bardzo, ale to bardzo poniżającej sceny. Won mi stąd, awanturniku! Mistrzu Wiedźminie, oto twoje pieniądze. Nie wzywam straży, ale zrób coś dla mnie i nie wracaj tu więcej. Nie potrzebujemy takich klientów. Normalnie w banku możemy wymieniać waluty, jednak kiedy zostaniemy wyrzuceni, stracimy taką możliwość. Ale za to przed samym bankiem pojawi się cinkciarz, który będzie mógł dla nas te waluty wymienić. Jak mogę ci pomóc, przyjacielu? Walutę trzeba wymienić, a może pożyczyć trochę pieniążków? A na tablicy o tytule tych klientów nie obsługujemy, pojawi się twarz Geralta. Druga misja. Misja Spisek zaczyna nam się zaraz po misji Teraz albo Nigdy, w której wyprowadzamy czarodziejów z Nowigradu. Misja ta zaczyna nam się automatycznie, kiedy to Dijkstra informuje nas o tym, że potrzebowałby naszej pomocy. Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. W trakcie zdradza nam, że planuje zamach na Radowida, a do tego potrzebny mu jest jeden z zagubionych druhów, który zaginął gdzieś podczas podróży, a my udajemy się do redańskiego żołnierza zapytać o szczegóły. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Ten przekazuje nam informację, że chodzi o jakiegoś zaginionego szewca, który przyjeżdżał tamtymi terenami, jednak nigdy nie dotarł na miejsce. Podążamy zatem drogą, którą miał przyjeżdżać i w końcu znajdujemy jego wóz. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzyj się, może coś znajdę. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie, a potem wlókł go po ziemi. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Na miejscu okazuje się, że jest tam sporo rozrzuconych butów, które rozrzucone są w taką idealną ścieżkę, którą możemy podążać. A na końcu naszej ścieżki spotykamy kamiennego trolla. Kamienny? Skalny troll? Skalny chyba troll. Spotykamy skalnego trolla. Kaloszy. Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rog nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog?
To twoi koledzy? To znalaźcy! Wielkie znalaźcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. Tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić dla Oga, Boga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą, to Og, Bog i Rog też chcą. Będą wielkie pany. Jak człowieki! Misja ta posiada niewiarygodną ilość przekleństw. Serio niewiarygodną. Mi naprawdę jest ciężko zaimponować w tych sprawach, ale naprawdę ta misja nawet mnie za pierwszym razem zdziwiła. Także jak coś, no to skipnijcie sobie do trzeciej. Po całej rozmowie z trolem za zadanie mamy udać się do pobliskiej jaskini, w której to spotykamy tego całego szewca. Jednocześnie naszego znajomego. W sensie szewc i znajomy to ta sama osoba. Talar. I cię zabiję! Jak was ktoś wkurwi, to nie musicie go od razu zabijać. Ale jak Og bije, to zawsze umierają. To nie bij. Wystarczy, jak kogoś opierdolisz. Podchodzicie do gościa, robicie groźną minę i mówicie: wypierdalaj, chuju złamany! Kapujecie? No dobra, to przejdźmy do praktyki. Ty, kurwo jebana, w dupę pierdolona pizdo. Powtórzcie, po kolei. Og. Ty. No dobra, to może Pog. Widzę, że musimy zacząć od czegoś prostszego. Dajcie mi się zastanowić. Dobra, wiem. Zaczniemy od podstaw. Kurwa! Powtórzcie. Kurka? Nie, kurwa! Kurwa! Ja pierdolę, co za debil. Og nie debil! Og... Og... znalaźca! A ty, szewc! To buty rób! Nie gadaj! Talar? No tak. Kto inny mógłby uczyć trolle przeklinać? Geralt? No, Koppelhard! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy! Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie! Siada na dupie! Buty robi! Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie! Buty szyje! Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj! Ty masz buty! Og nie ma! Rog nie ma! I Bog nie ma! Zrobi buty, to pójdzie! Spokojnie, Talar wróci, tylko... musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie, Geralta.
Dobrze gada. Patrzcie na wasze stopy. Wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry. Kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też. I dla Roga. Dla wszystkich po dwie pary. Niech idzie. Tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. No, masz podejście do troli, nie ma co. Powinieneś się postarać o dzieci. Dzieci to nie trole. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Widzę, że nic się nie zmieniło. Dalej jesteś cierpki jak zgniła kapucha. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Roż i Dijkstra. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Geralt. Wiem, że masz dużo na głowie, zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyli cię. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej. Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz ziemię Nilfgaardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują szewców? Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i tyle. Za zadanie mam jeszcze eskortować Talara do swojego wozu. Na końcu tej podróży będziemy mogli zamienić z nim jeszcze kilka zdań. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. Wy zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi, a ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kramik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. Bywaj. I powodzenia. Ja kurwa jestem, a nie bywam. Jedną z najśmieszniejszych postaci okazuje się lokalny zabijaka w misji Turniej Pięściarski. W Toussaint, o imieniu Szczota. Chociaż wydawałoby się, że tak brutalny sport jak walki na pięści wymaga bycia nadętym troglodytą, to okazuje się, że stereotypom wychodzi naprzód lokalny mistrz, którego spotykamy blisko głównego rynku w Buckler. Mamy wtedy masę opcji dialogowych do podjęcia, a jeżeli nie chcemy się z nim wyzywać, to możemy z nim walczyć. Na pięści. Ale wtedy nie byłoby żadnej zabawy. W tej misji mamy naprawdę dziesiątki opcji dialogowych do wyboru, bo w zależności czy odpowiemy mu punchem, czy też nie, to dialog zmienia się pod ostatni rym. A zatem za każdym razem, kiedy coś wybierzemy, następne opcje dialogowe będą inne. Nie pokażę wam zatem 30 opcji dialogowych, jakie są w tej misji, ale za to przeszedłem ją kilka razy i wybrałem te najśmieszniejsze, jak dla mnie. Chcę powalczyć. To co? Znasz zasady rządzące boklerskimi walkami na pięści? Wydaje mi się, że nazwa mówi sama za siebie. To nie takie proste. Stawiasz pieniądze, żeby wejść do gry. Jest trzech czempionów.
wyzwiesz wszystkich i honorowo pokonasz, to wtedy będziesz mógł popróbować swoich sił z mistrzem. Weźmiesz udział? Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz, liczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Dobra, zaczynajmy. Aha, już trzęsiesz portkami jak wierzba liściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, psie. Kogo nazywasz psem? Sam jesteś podobny do kundla. Siwy! Coś ty taki markotny? Jak chcesz, to ci zara łomot spuszczę sromotny. Boisz się? Po prostu strasznie śmierdzisz, wiesz? A idź tam! Powiem ci, siwy, że kiepsko ci poszło. Drętwą masz gadkę i sztywnyś jak wiosło. No teraz to chyba trochę cię poniosło. Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie, siwy, wyłazi obora. Twoja matka chyba często musiała chodzić sama po lesie, bo strasznie jesteś podobny do Neckera. Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam zara litości. No chyba ty! Tak jak mówiłem na samym początku, nawet w tak brutalnym świecie znajdzie się odrobina czasu na uśmiech. I mam nadzieję, że w prawdziwym świecie też chociaż ktoś z raz się zaśmiał. Bo w końcu były to 3 najśmieszniejsze misje, jakie znajdziemy w Wiedźminie 3. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a podobał wam się materiał. I wpadnijcie też na Giga, szefowego wiedźmińskiego Discorda. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Thank you.